Witajcie moi kochani. No matko, jestem strasznie podekscytowana, naprawdę. Bardzo się cieszę, że nagrywam ten film, ponieważ jest to dla mnie niesamowita przygoda, niesamowicie ekscytująca sytuacja, ponieważ postanowiłam wziąć udział we współpracy z marką Hobby. Hobby na pewno znacie, jest dość popularnym sklepem internetowym z różnymi wełnami, akcesoriami dziewiarskimi. Zresztą wiele już youtuberek, blogerek współpracuje z marką Hobby. No i naprawdę niezmiernie mi miło, że odezwali się i zaproponowali, abym dołączyła do nich. No bardzo się cieszę, słuchajcie. I mam paczkę, w końcu jest paczka i będziemy odpakowywać razem. Super, nie? No ja się cieszę jak dziecko, słuchajcie, no nic na to nie poradzę, no tak, tak mam. Słuchajcie, paczka jest dość spora. No dobra, no to tniemy, będzie hałas. Ale mam nerwy. Dobra, tniemy. Tniemy, nie patyczkujemy się. Jest otwarta. I co tu mamy? Co my tu mamy? A więc tak. 100% wełna. Friends Wool. Drugi kolor. Friends Wool, 100% wełna. I idealnie do tego pasujące, luksusowe, bardzo luksusowe moteczki z Kid Silkiem. Są piękne. Och, są piękne. I kolory. No więc już Wam opowiadam, mam nadzieję, że już spokojniej, co ja w ogóle zaplanowałam i co zamierzam robić. No więc korzystając właśnie z tej okazji, tej współpracy, pomyślałam, że no już najwyższy czas, żeby pokonać swojego wewnętrznego sabotażystę i podjąć to wyzwanie, jakim jest właśnie tworzenie własnych wzorów, bo to jest coś, no co zawsze chciałam robić. Wydawało mi się wręcz to naturalne, że skoro tak bardzo kocham dziergać, że będę chciała po prostu sama też projektować te swetry, czy inne rodzaje tam ubioru. No więc myślę, że to już przyszedł ten moment, po prostu ten moment już przyszedł. Nie ma co się zasłaniać pięknymi projektami innych bardzo zdolnych dziewiarek. Ja także chciałabym coś dać od siebie. No i pierwszym moim takim projektem właśnie będzie kamizelka, o której Wam już wspominałam. Mam nadzieję, że faktycznie uda się mi stworzyć takie trio, no można powiedzieć ku pamięci mojej babci Danki, bo od niej się wszystko zaczęło i z wielkim sentymentem myślę o tym i z takim wręcz nawet wzruszeniem. No w każdym bądź razie historię swetra Dana już Wam opowiadałam, bodajże w moim pierwszym knitting vlogu, jeżeli no, miałybyście ochotę obejrzeć, poznać tą historię, oczywiście tak pokrótce, to zapraszam Was do obejrzenia tego pierwszego filmu. Postanowiłam stworzyć trio, czyli będzie kamizelka Dana, będzie kardigan Dana i będzie sweter Dana. Wszystko będzie inspirowane właśnie tym fantastycznym swetrem, który moja babcia Danka kiedyś dla mnie zrobiła. No i zobaczymy, jak mi pójdzie. Oczywiście nie chciałabym Wam zdradzać teraz za dużo, bo wszystko jest jeszcze w fazie projektu, ale skupmy się na tych włóczkach, bo kamizelka będzie raczej taką opcją jesienno-zimową, co jak najbardziej jest punkt w tym czasie, już trzeba zacząć to robić, żeby zdążyć do jesieni. I wymyśliłam sobie, kochane, tak, że zaprojektuję tą kamizelkę w dwóch rozmiarach. Będzie rozmiar SM i będzie drugi rozmiar LXL. Myślę, że przy tym fasonie, który chciałabym zaproponować, jest to bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ nie będzie to dopasowana kamizelka, ale to też nie jakiś taki oversize. Jednak po prostu te różnice będą tak minimalne, że wydaje mi się, że naprawdę i tak będzie dobrze leżała, czy na rozmiarze S, czy M. Ten jeden rozmiar wypośrodkowany będzie ok. No zobaczymy, jak to się sprawdzi. No mam nadzieję, że dacie mi znać. Kamizelka będzie właśnie w dwóch rozmiarach. Oczywiście rozpiszę cały wzór, stworzę projekt w formacie PDF, uruchomię swoje konto Ravelry i tam udostępnię swój wzór. Mam nadzieję, oczywiście będzie w języku polskim, ale mam nadzieję, że też uda mi się przetłumaczyć go na język angielski i niemiecki. No w każdym bądź razie myślę, że idealnie wybrałam te włóczki z asortymentu Hobby na tą moją kamizelkę.
Tutaj mamy tak. Friends Wool 100% wełny. Niestety tutaj nie jest napisane, jaka to wełna jest. Wiem tylko, że to są cztery nitki ze sobą skręcone. Wełna, no obiecują, że wełna będzie ciepła, wytrzymała. Nie mam uczucia, żeby była mocno gryząca, ale oczywiście to jest subiektywne moje odczucie. Bardzo mi przypomina... Wiecie co? Trochę mi Pyrgenta przypomina i troszeczkę mi przypomina Karizmę. To jest coś takiego pomiędzy. Tylko Karizma jest może taka bardziej luźna, ta mocniej skręcona. Będę robiła próbki oczywiście i zobaczymy, jak to się będzie prezentowało. No ale oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie połączyła dwóch nitek, czyli tego Kid Silka. A tutaj, słuchajcie, obietnice są ogromne. Tutaj mamy ponoć jeden z lepszych moherów na rynku. Ponoć tak, ten moher, którego tu jest 72%, jest właśnie pozyskiwany z młodych kuzek angorskich, co niby właśnie ma dać nam tej wysokiej klasy moher. Zobaczymy, jest bardzo delikatny. No te kuleczki są tak przesłodkie. Długi włos. Delikatnie widać tą nitkę jedwabiu. Jest go tutaj 25% i 3% wełny. Producent obiecuje nam, że nie dość, że oczywiście jest to bardzo luksusowy produkt, to jeszcze ma być oczywiście ciepła, delikatna, wytrzymała, ale też ponoć dzięki temu, że ten mohair jest tak właśnie pozyskiwany od tych angorskich kuzek, ma się nie gnieść, nie rozciągać. No, duże obietnice, słuchajcie. Zobaczymy, będziemy testować. No już się nie mogę po prostu doczekać. Te dwie nitki razem będą pasowały idealnie, ponieważ tutaj właśnie ta seria Friends na tym właśnie polega, że można idealnie sobie dobrać partnera, przyjaciela. I faktycznie, no tutaj w tym wypadku te kolory, no nie da się ukryć, że wyszło im to bardzo fajnie. Zobaczymy, jak zrobię próbki, jak to się wszystko połączy razem. Ale jest naprawdę petarda. No oczekiwania mam, słuchajcie, wysokie. Naprawdę, a jak wiecie, potrafię być surowa. No zobaczymy. No ten moher, o Jezus, ten moher jest boski, słuchajcie, naprawdę. Im bardziej go macam, tym coraz bardziej jestem zachwycona. Ale dobra, słów na wiatr nie będę rzucać. Zobaczymy. Zrobię próbki, będziemy testować i wtedy dam Wam znać. Mam nadzieję, że będziecie mi towarzyszyć w tej przygodzie i dacie znać, co będziecie myśleć o tym moim projekcie i jak to będzie się rozwijało. No ciekawa jestem, czy w ogóle Wam się spodoba ta moja kamizelka. No zobaczymy. Ale jestem podekscytowana, no jak małe dziecko. No ale ostrzegałam Was, że tak będzie. Ach, głupawka totalna. Ale to właśnie tylko wełna potrafi we mnie wzbudzić, słuchajcie, taki hit po prostu, no. Kocham wełnę, nic tak mnie mocno nie ekscytuje jak wełna. Ale będzie się działo. Będzie film o tym, jak zrobić tę kamizelkę, w oparciu oczywiście o wzór, który powstanie. Będę pokazywała wszystkie najważniejsze etapy robienia tej kamizelki, że nawet jeżeli jesteście osobami no, mało doświadczonymi, żebyście mogły po prostu tą kamizelkę ze mną zrobić, oczywiście, jeżeli będziecie chciały. Mam nadzieję, że ten film właśnie pomoże i będzie czymś ciekawym dla Was. Myślę, że to jest dobry pomysł. Co myślicie? No nic, kochane, ja muszę ochłonąć z tych emocji, bo już po prostu tak mi ciepło i... Ale to nie od pogody, słuchajcie, nie od upału, tylko naprawdę od tych emocji. Ale już jest, wełny są i są naprawdę piękne. Będziemy testować, zobaczymy co dalej. Mam nadzieję, że też się cieszycie tak jak ja i że będziecie mi towarzyszyły w tej przygodzie i podzielicie się ze mną swoimi opiniami w komentarzu, może jakimiś sugestiami. No bardzo się cieszę, bardzo się cieszę. No nic, kochane. Żegnam się i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć! Thank you.
jesteś dorosła. Dasz radę. No nie, nie mogę, naprawdę. Nie mogę. Och, jaka jestem podekscytowana.